Cześć wam wszystkim. Mam na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem. Poranny spacerek z moim pieskiem po lesie. Deszczowy bardzo dzień, ale spacer trzeba wykonać. Czyli spaceruję se i deszcz mi nie przeszkadza. Dzisiejszy temat emocji. Wiecie, te emocje to główna przyczyna moich błędów, pomyłek tak naprawdę i pewnie picia, nie? Bo to się buzowały, te emocje zbierały i trzeba było odreagować. Dzisiaj uczę się coś z tym robić. Pierwszym moim sposobem na emocje, wiecie, to są usłyszeć je, nie? Czyli przyjrzeć im się. Najlepszym sposobem jest przegadać, nie? Czyli drugi alkoholik, który mnie rozumie i powiedzieć, co się ze mną dzieje. Następnym sposobem jest meeting, ale to późno z reguły jest. Że te emocje długo trzymają. Jeśli dostaję złą informację, to sprawdza się u mnie szuflada. Czyli idzie informacja do szuflady na czas, kiedy mi się wyrówna, nie? I z tymi emocjami sobie poradzę. Czyli. Ale najlepszym sposobem przyjrzeć się im i jak sam nie mogę ich zauważyć, bo kołowrotek myślowy i buzuje. Jakaś uraza silna, to przeczekać. Wtedy modlitwa. Kolana, modlitwa, miejsce, które wycisza, spacer, jakiś trening. Że rano wstaję z emocjami negatywnymi albo w łóżku leżę jakimiś lękami, takimi niepokojami, to ja szybko wstaję. Przechodzić, pochodzić i to u mnie działa, nie? Nie zejdą od razu lęki, niepokoje, ale wtedy idę do lasu, spacer i to gdzieś się uspokaja. Staram się to myślenie zmienić. Trudniejsza jest sprawa z tymi emocjami takimi naładowanymi, nabuzowanymi, gdzie energii dużo i wtedy szuka sposobów różnych, ale to nie ma innego jak tylko usiąść, wyciszyć się, zastanowić się nad nimi, zadzwonić do drugiego alkoholika, pogadać chwilę, nawet nie o tym, co się stało, tylko pogadać, żeby wyciszyć to i coś z tym zrobić. Nie? Nie ma u mnie innego sposobu na emocje, jak im się przyjrzeć i zobaczyć, co się z nimi dzieje. Nie? I to jest taki mój sprawdzony sposób na emocje. Wiedzieć, jakie one są, nie? I przynajmniej coś się za tym kryje. Czy to są lęki, czy jakaś dzika euforia. Czy silna uraza, nie? Najczęściej to uraza tak wzbudza silne emocje, albo coś nie poszło po mojej myśli, czyli nie jest tak, jak ja chcę. Wtedy się zburza, bo sobie poukładałem plan i se burzy się. I wtedy przychodzi ta akceptacja stanu rzeczywistego, w którym się znalazłem. I to chwilę potrwa, uspokajam te emocje i... No nie zawsze to się udaje, niekiedy to dłużej trzyma, to wtedy szybko na meeting jakiś... Grupowo gdzieś wygadać to, powiedzieć paru osobom, wtedy działa jeszcze to lepiej. Ale najważniejsze to u mnie to jest przyglądanie się tym emocjom i wyciszenie je. Czyli tak zwana ta szuflada, nawet do złej informacji, przeczekać ją, żeby można było coś z tym zrobić. Dzięki, trzymajcie się. Ten miły dzień, choć deszczowy, ale fajnie jest. Dwie godziny, pogody ducha.